Podczas minionej sesji na mównicę trafił radny Kamil Klimek. Wśród licznych tematów, jakie dotknął w swym wystąpieniu, wspomniał o sygnalizowanej przez mieszkańców potrzebie budowy kładki nad Czarną Hańczą. Tak o tym mówił. Pięknieje nam przestrzeń publiczna, ta na bulwarach. Pojawia się ogród sensoryczny, bardzo to nam otworzy naprawdę nową przestrzeń. I tutaj mieszkańcy zwracają uwagę na pewno na to, aby lepiej skomunikować ten teren i chyba się nad tym należy pochylić. Być może Wydział Inwestycji, tutaj służby pana prezydenta już gdzieś to z tyłu głowy mają, aby połączyć jeden brzeg z drugim, nie tymi kładkami, nie tymi mostami, które już są, ale jeszcze dodatkowym gdzieś po środku, który połączy atrakcyjne tereny zalewu Arkadia właśnie z tym powstającym ogrodem sensorycznym. Z uwagi na nieobecność prezydenta na posiedzeniu zapytaliśmy Czesława Renkiewicza o ten pomysł kilka dni później i usłyszeliśmy, że taki plan jest. I poznaliśmy historię tegoż pomysłu. Tak szybko pańska reakcja, panie prezydencie, czy może radny podkradł pański pomysł? Nie, to jest temat, który pół roku temu, może i wcześniej. Wcześniej on był, bo pierwotnie ta kładka miała być wykonana w ramach tego parku sensorycznego. Później okazało się, że nie mieścimy się finansowo z Litwinami, że to za duży projekt będzie. Dlatego też wycięliśmy tę kładkę z tego projektu, ale wracamy i poszukamy źródła finansowania i wykonania tej kładki. Ona powstanie. Natomiast nie z tego projektu parku sensorycznego. Także to jest ten temat, który tutaj już był projektowany wcześniej.